Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, a wy właśnie odwiedziliście mój kanał Dorota's Freaks, co mnie bardzo cieszy. Ciebie też? Wy już na pewno wiecie, że mamy 10 dzień projektu Halloween, czyli kontynuujemy nasze 31 dni, przez które to codziennie wchodzicie na ten kanał i oglądacie tutorial nowej charakteryzacji stworzonej specjalnie na okazję Halloween. Powiedziałam to, jak skarbiny, nie, wcale nie tak. Dzisiaj mam dla was coś, co już na pewno nie jeden raz widzieliście na moim kanale, ale nie w takiej wersji. I tak, dobrze wiecie, że bardzo lubię malować zęby na swoich ustach, czyli takie wyeksponowane zęby, wyeksponowany uśmiech, w różnych wersjach oczywiście. Natomiast zawsze towarzyszy to jakiejś konkretnej postaci, zazwyczaj komiksowej albo jakiejś takiej przerysowanej. Dzisiaj postanowiłam skupić na tym właśnie elemencie największą uwagę, dopieścić go i dokładnie krok po kroku pokazać wam, jak to wykonuję. Mam nadzieję, że wam się spodoba i oczywiście jestem bardzo ciekawa, jakie charakteryzacje w moim wykonaniu chcielibyście zobaczyć, bo jeszcze trochę dni do Halloween zostało i myślę, że parę waszych życzeń będę mogła spełnić. Kolejny raz bardzo wam dziękuję za to, że pokazujecie mi i innym widzom swoje prace. Pamiętajcie, że codziennie możecie wrzucać w komentarzach na Facebooku Dorota's Freaks pod aktualnymi postami związanymi z projektem Halloween zdjęcia swoich prac, swoich charakteryzacji, po to, żebyśmy je mogli tutaj na kanale zobaczyć. No i oczywiście dzięki za wszystkie komentarze i oczywiście odpowiedzi na moje codzienne pytania. Wczoraj pytałam was, jakim superbohaterem chcielibyście zostać na jeden dzień. Gdybyście mogli tylko na jeden dzień. Oczywiście. I oto co odpowiedzieliście. Zostałabym jakąś ładną superbohaterką i wyrywałabym mięśniaków. Myślę, że zostałabym... Boże, ja nie mogę być superbohaterem, ja zawsze jestem antagonistką. Wiedźmin liczy się jako superbohater? No ba. Pewnie, że się liczy. I pozostając trochę w tym klimacie, pytam was dzisiaj, gdybyście mogli wybrać jedną nadprzyrodzoną moc, to co by to było? Stefan na przykład chciałby strzelać laserami z oczu, prawda? A więc śmiało piszcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli macie na to ochotę, jeśli podoba wam się to, co tutaj robię. Jeżeli chcecie być na bieżąco, oczywiście. No i oczywiście szerzcie dobrą halloweenową nowinę i zapraszajcie znajomych do oglądania. A tymczasem obejrzyjmy część tutorialu. Cześć kochani, a więc już wiecie, że zamienię się dzisiaj w ofiarę szalonego dentysty. A więc namaluję zęby i dziąsła oczywiście odsłonięte w wyniku takiego drastycznego wywinięcia warg. A więc muszę się dobrze swojemu własnemu zgryzowi przyjrzeć. W tym przypadku zdecydowanie przyda się szkic, żeby nie błądzić po omacku. Szkicuję sobie wszystkie te elementy, które mogłabym mieć wątpliwości, jak powinny wyglądać, jakie powinny mieć proporcje, więc żeby nie było tutaj żadnych problemów, wolę mieć naszkicowane. Zęby akurat maluję, no powiedzmy, od ręki, natomiast cały czas posiłkuję się zdjęciem, a właściwie dwoma zdjęciami. Jedno jest to zdjęcie mojego własnego zgryzu, a drugie zdjęcie znalezione w internecie z jakiegoś zabiegu dentystycznego. Ogólna zasada malowania tego typu wzorów jest taka, że najpierw maluję sobie po prostu takie plamy, płaszczyzny kolorystyczne. W tym przypadku są to białe zęby, różowe dziąsła, a potem, tak jak tutaj widzicie właśnie, dokładam kolejne kolory, kolejne szczegóły. Teraz po różu przyszedł czas na taki głębszą czerwień, bordo, którą dopieszczam te detale na dziąsłach. Nieco bardziej ciepłym odcieniem czerwieni, takim właśnie mniej różowym, a bardziej pomarańczowo-czerwonym, maluję tę wewnętrzną, właśnie wywiniętą część warg czy policzków. Żeby jeszcze bardziej wydobyć te niuanse, tę trójwymiarowość dziąseł, dokładam jeszcze gdzieniegdzie jasnego różu. Zęby bardzo cieniutkim pędzelkiem jeszcze obrysowuję, chyba jasnym brązem, żeby je po prostu od siebie oddzielić, żeby było widać, że są osobno. Z
strzywki, którymi przytwierdzona jest ta wywinięta skóra, emaluję najpierw takim ciemnym szarym kolorem, a potem dokładam moją ukochaną srebrną farbę. A no i oczywiście wspomnę, że do tej pory wszystko maluję farbami wodnymi, a teraz już przechodzę do cieni, czyli to jest kolejna taka warstwa, którą nakładam po to, żeby to wszystko uwiarygodnić i urealnić. Najpierw przyrzuciłam nieco zęby właśnie żółtym czy takim lekko pomarańczowym cieniem i teraz przechodzę już do brązów i nimi stopniowo, krok po kroku będę budować głębie. Podkreślam tę stopniowość, bo to jest bardzo ważne, żeby się właśnie tutaj nie spieszyć i nie nałożyć od razu bardzo ciemnego tam, gdzie nam się wydaje, że będzie tak ciemno i od razu ładujemy dużo czarnego cienia. Nie, lepiej to zrobić stopniowo. Właśnie zaczynając od jakiegoś jasnego brązu, przez coraz ciemniejsze, a na czerni oczywiście kończąc. Przy malowaniu zębów musimy pamiętać o tym, że właśnie chcemy uzyskać tę trójwymiarowość, czyli te zęby, które w naszej szczęce są bardziej schowane z tyłu, muszą być schowane też w cieniu. Te zęby właśnie, o których teraz mówię, podkreślam jeszcze czarną linią, dlatego że one poprzez to pocieranie cieniami trochę się zlały ze sobą. Teraz sięgam po białą, tłustą farbkę i dodaję highlighty, czyli te najjaśniejsze miejsca, głównie na dziąsłach. To jest bardzo ważne, żeby uzyskać taki efekt właśnie mokrego dziąsła. No i teraz ostatni, już bardzo ważny element, czyli fałdy skóry w miejscach, gdzie przyczepione są te strzywki i gdzie ta skóra po prostu się zbiera, jej nadmiar. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że ten akurat element niewiele ma wspólnego z prawdziwą anatomią. Jest to oczywiście przerysowane i ma tylko wyglądać jak prawdziwe, a nie imitować prawdziwą sytuację. No i już całkiem ostatni element, który dodaje trochę dramatyzmu tej całej sytuacji, czyli po prostu rozmazany makijaż, kilka dosłownie czarnych łez, które po prostu imitują rozmazany tusz i to wszystko. Ja bardzo Wam dziękuję i cieszę się ogromnie, że jesteście już ze mną 10. dzień, przed nami jeszcze 21. Bądźcie ze mną cały czas, no i koniecznie wpadajcie na Instagrama i Facebooka, bo tam mamy ze sobą trochę bardziej bezpośredni kontakt i kiedy są jakiekolwiek perturbacje i zmiany, to tam Was właśnie o wszystkim informuję, więc wpadajcie. Dzisiaj się już z Wami żegnam, do zobaczenia jutro, buźka, pa, pa!